dzieciak. Dzisiaj zrobimy ptaska. Z czego? Ze zwłóczki. Tak, witajcie. Dzisiaj zrobimy kolorowe ptaszki z włóczki. Są nam potrzebne 3 kolory włóczki. Takie pędzelki o długości 25 cm. Kartonik, na którym będziemy zawijać tą naszą włóczkę. Nożyczki, oczka i odrobina kleju. I gumy. Gumeczki, to w razie jak coś tam nam nie wyjdzie. Oczywiście kartonik, który jest bardzo sztywny, na którym będziemy mogli zawinąć tą naszą włóczkę. Owijamy ten kartonik nasz około 35 razy. Te tutaj dam. O kurde, spadło. Nie trzymaj. Jak ta wódka się kręci, jak zwariowana. I mamy około 36 takich zawinięć. Przecinaj, Pablo. Trochę. No, jeszcze. No, tu może gdzieś w połowie, o. No, widziałeś ty to? Teraz jeszcze tu nam kawałeczek obetnij tej płuczki. Tu jeszcze przetnij. Tu. Pięknie. Ściągamy tą naszą włóczkę z tego kartonika. Gumka recepturka. Nie, gumka recepturka nam teraz nie jest potrzebna, Pawełku. Tylko za... Teraz ten sznureczek, który przeciąłeś. Zawijamy w połowie. Ten jeden wygląda jak wiosenny ptak. Tak. Musimy jakoś je nazwać, nie? Przecinamy tutaj te nasze z jednej i z drugiej strony. I teraz do dzieła. Bierzemy jeden kolor i bierzemy drugi. Na X. Na X, tak. Zwijamy. Jakby niepotrzebny klej, to obecny. Dobrze. Ale klej jest nam potrzebny tylko na oczka. A nie do czepienia? Nie. Oczka będą na koniec. Oczywiście. To ty to zrobisz, tak? Okej. Mam przygotowany rozmiar. Mam rozmiar. Tu zwijamy na końcu. Przy końcu bardziej. Z drugiej strony. Te małe są dziwne. Dziwne są. Czemu są dziwne? Bo to mi trochę przypomina kamyczek okrągły. Jest papier mocny. I gdzieś to masz? Takie malutkie wybrałeś, tak? Nie, będą większe. Takie, bo mamy zwiniętego. Takie będą. Mhm. Teraz tą obojętnie, który kolor przekładamy w ten sposób, że mamy coś takiego. Tu do środka mamy zwiniętą już małą kuleczkę. Na główkę, na brzuszek, tak. Wkładamy to do środka. Jeszcze pod tą naszą luzową kuleczkę kładziemy ten drugi, trzeci kolor. Kładziemy kuleczkę. Jakie są? Przekładamy. A to jest płaski przecież. Nasz grzbiecik niebieski. Czekaj, Pawełku, są tu nam troszeczkę potrzebne.
ten sposób. Nie wiem, czy to widać dokładnie. I teraz te nasze skrzydełka różowe przyciągamy w ten sposób. Widziałam, że będą różowe skrzydełka, w jednym będą. Tak? Będzie podobny do tego zielonego niebieskiego. I tu możemy tą właśnie naszą gumką, recepturką złapać ten ogonek. To trochę mi przypomina teraz syrenę. Syrenkę ci przypomina? No ale już. I możemy... Ale to nie będzie syrena. Taki. Możemy żółtym przewiązać ten nasz ogonek. Kolorem. Trzeba Paweł mi tu potrzebne. Nożyczki? Nie. Paluszka dać. Okej. Okay. Czekaj. I zawiązać i po nie wyciągnę. Tak. No, puść. Coś powiedziło, to nie szkodzi. Wyrównujemy ten nasz ogonek. Taki pędzelkowaty. Co? Bo zawsze nie wiem, jak się piece chleb, jak mam pse kurczaka pod sobą. Doczepiamy nasz nosek. O! O, ciupinkę kleju. Tu. My już nosek mamy wycięty. Z papieru. To jest chyba buźka, bo noski mają tu. Tu mają noski? Mają tych i... Przyklejamy oczka. Masz te oczka, Paweł? Mam. Takie duże oczy mu zrobimy. Dobra. O, będzie ciekawe z takimi dużymi ślepkami. Ślepy to nie jest ważna rzecz. Nie jest ważna, no musi... On będzie dobrze chyba w nocy widział. Bo ptaki... Daj. Orzeł chyba najlepiej widzi. Też tak myślę. Sokół. I sokół. I koty umią patrzeć w nocy. I oto taki ptaszek nam powstał z naszej włóczki kolorowej. Zapraszam do fajnej zabawy. Żegnajcie, pa!